Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie omówimy bardzo ważny temat dotyczący pułapek stosowanych przez nieuczciwe agencje podczas zawierania umów. Ogólnie współpraca z agencją interaktywną powinna odciążać Cię od wielu obowiązków. Chociażby nie będziesz musiał tworzyć samodzielnie strony internetowe czy bawić się w marketing. Aczkolwiek to wszystko pod jednym warunkiem, iż Twój wybór agencji padnie na rzetelną i uczciwą firmę. Dzisiaj omówimy sobie trzy najczęściej spotykane pułapki. Numer 1. Nie podpisuj długoterminowej umowy, jeżeli nie ma ona możliwości rozwiązania. Ogólnie umowa ma za zadanie chronienie obydwu stron i najczęściej zawiera ona kilka kluczowych elementów, takie jak przedmiot zlecenia, termin realizacji lub raportowania oraz data zakończenia. Niestety, bardzo często stosowaną praktyką przez głównie agencje SEO w Polsce jest zawieranie umów na czas określony bez możliwości wypowiedzenia. Najczęściej wygląda to w ten sposób, że czytasz umowę, która jest, załóżmy, zawierana na 12 lub 24 miesięcy, niby widzisz, że jest możliwość rozwiązania takiej umowy wcześniej, aczkolwiek jeżeli wczytasz się w szczegóły tej umowy, głównie w punkcie dotyczący kar umownych, zauważysz, iż zapłacisz o wiele więcej, jeżeli rozwiążesz taką umowę przed terminem zakończenia. Tutaj też mamy taki podpunkt. Abonament na stronę internetową. Czy to jest dobry pomysł? To zależy. Musisz sobie przekalkulować. Czasami wychodzi to kilka razy drożej niż płatność jednorazowa. Aczkolwiek tutaj też warto dodać, iż ponad 90% agencji w Polsce, którzy tworzą indywidualne strony internetowe, nie używając szablonów tak jak my, nie dają takiej możliwości, ponieważ po prostu im to się nie opłaca. Najczęściej taką możliwość będziemy mieli w agencji, która robi strony internetowe szablonowe. No dobra, ale jak powinna się zachowywać w takim przypadku uczciwa agencja w przypadku takich umów ciągłych? My jako DeviSpace zawsze klientowi dajemy możliwość wypowiedzenia umowy z jednomiesięcznym okresem. Przy tym nie stosujemy żadnych kar umownych. Punkt drugi. Agencja interaktywna nie podaje terminu zakończenia pracy. Niestety ten problem jest bardzo powszechny i jest ciężko przed nim się uchronić. Sytuacja wtedy może wyglądać następująco. Umawiamy się z agencją na konkretny termin dania strony internetowej i tego dnia otrzymujemy informację na mailu, iż potrzebujemy troszkę więcej czasu na to, żeby zrealizować ten projekt. I niestety czasami to może potrwać w nieskończoność. Na ten przypadek musimy mieć odpowiedni zapis w umowie. My jako uczciwa agencja w umowie mamy zapis, który wygląda następująco. Jeżeli my nie wyrobimy się z projektem w określonym terminie, klient ma prawo do rozwiązania tej umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia żadnych opłat. Tutaj też dodatkowo uczulam na freelancerów, ponieważ na początku swojej kariery miałem okazję współpracy z wieloma freelancerami i tutaj ten problem jest nawet troszkę bardziej rozpowszechniony, ponieważ najczęściej nie mają oni założonych własnych działalności gospodarczej, działają poprzez portale typu UseMe czy na grupach na Facebooku i po prostu są mniej uchwytni. Punkt trzeci. Przekazanie praw autorskich w przypadku tworzenia strony internetowej. Zwyczaj mówiąc dzieło, mamy na myśli piosenkę lub jakiś obrazek. Aczkolwiek strona internetowa też jest dziełem i jeżeli chcemy jej swobodnie dysponować w przyszłości, musimy przekazać prawa autorskie. W takim przypadku musimy zadbać o odpowiednie zapisy w umowie lub o sporządzenie osobnego protokołu przekazania praw autorskich. Ale to nie wszystko. Pamiętaj o tym, że umowa z przekazaniem praw autorskich wymaga formy pisemnej. Czyli nie możemy podpisać umowy odręcznie, zeskanować i wysłać mailowo. Musimy zadbać o to, aby obydwie strony miały oryginały tej umowy. Oczywiście też taką umowę można zaopatrzyć podpisem kwalifikowanym, wysłać wtedy online i to będzie działało tak, jak powinno. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że mogłem Cię pomóc. Uczulam Cię na te pułapki.
Do zobaczenia wkrótce. Cześć.